godine, no to nie z tego jesteśmy w stylu na to. Proszę bardzo, proszę dokończyć, tak? Tak, oczywiście. Tak, czy ja chciałabym pójść dalej tym, dokończyć wątek wcześniejszy, ponieważ okoliczność nakręcenia filmu przez pana Trąkę. Pamiętam, że zawołaliśmy policję w Wejherowo, spowiadomiliśmy urząd gminy w Wejherowie i zostały sporządzone, żeby stwierdzić, że jest sytuacja taka. Ale o jakim pani dograła? Czemu o nagraniu tych, no, tego całego zanieczyszczenia, które było widoczne. Ale w dacie to pewnie się odbywało? To było na wiosnę. Którego? Drugiego. Na zamian nagranie, które było chyba na wiosnę. Tak, co do roku to to są powtarzalne, wspomnijmy to. Sytuacje. I wiem, że zostały zarządzone notatki. Nie było dodatki. A pan radny odwołał się do obecności policji? Tak? Nie, tylko poprosiliśmy policję. Było organizowane w ten sposób, że zawiadomiliśmy o nim policję wieczorową, tylko jeszcze urząd gminy. No, ale nikt się nie stawił? Znaczy tak, przyjechała pani urzędnik, której mąż, właśnie pan Matea, był dyrektorem tego dolinie i dlatego te notatki przyjechała pani urzędnik, której mąż był dyrektorem tego dolinie, nie tylko pan Matea. Dlatego jej notatki były dla komisji. Jeszcze chciałam powiedzieć, no, mogę dodać, żeby nie przedłużać tyle, że jesteśmy odkąd Kodolina powstała, to żyjemy jak nie jak ludzie, a jak szczury, od smrodu do smrodu. Żyjemy jak szczury, a nie jak ludzie, przed Kodoliną. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w sprawie stanu szereg myślników w postaci decyzji z różnymi materiałami. Zarówno są to materiały dotyczące też publikacji, które były w internecie, jak i inne materiały, zdjęcia, które Państwo opisywali w pismach procesowych. Czy Państwo wnoszą o to, aby sąd te materiały odtworzył podczas rozprawy? Czy też Państwo wnoszą o to, znają na stronie i wnoszą o to, aby sąd już pominął tę czynność? Jaka jest Państwa decyzja? Z tą powoda nie ma tutaj potrzeby, żeby odtwarzać w trakcie rozprawy, no istotniejszym, po prostu wszyscy myślą, że zdają się. Obie strony krzywdzą, że te materiały są znane i nie ma potrzeby przeprowadzenia dowodu przez ich odtwarzanie, tak? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Pan mocący stron zgodnie oświadczają, że wszystkie materiały złożone w toku tego występowania na płytach CD do akt sprawy są znane stronom procesu. Zgodnie wnoszą o nieprzeprowadzanie dowodu, nieprzeprowadzanie dowodu z tych nagrań poprzez ich odtwarzanie. Poprzez to odtwarzanie podczas rozprawy. Słucham, znajomość treści zawartej na tych nośnikach. Proszę Państwa, w takiej sytuacji są wyznaczone kolejny termin rozprawy. Na tym terminie również planowane jest przesłuchanie świadków, bo już wszyscy pozostali świadkowie. Czy 30 listopada, godzina 8:30.
Sąd postanowił rozpoznanie sprawy o wyłączeniu dnia 30 listopada, godzina 8.30, sala 226. Prawdopodobnie w tej sali można ulec zmianie, tak? Proszę przed rozprawą sprawdzić tę kwestię. Pełnomocnicy stron o terminie powiadomieni. Wezwać świadków Zbigniewa Kozak, oraz świadków numer Ryszard 55, tak? Karta 55, oraz świadków Adęczuch, Emuszady, Dęczuch, Dęczuch. Szary, Wojt Smyrzyńskiego, Andrzej, Zet Bąkowskiego i Bąkowskiego, Bąkowskiego i M. Borysewicz, karta 116. Przy czym pierwszych dwóch świadków na godzinę 8.30, kolejnych dwóch na godzinę 9.30. Następnych świadków na godzinę 10.30. Bardzo Państwu dziękuję. To wszystko na dzisiaj.